Cieszę się, że po raz kolejny Aqua Zdrój i Wałbrzych będzie areną bardzo atrakcyjnych, wysokiej rangi zawodów. Tym razem zawodów, których jeszcze nie gościliśmy. Będą to drużynowe Mistrzostwa Europy w szachach, seniorów w szachach. Gościć będziemy najlepszych zawodników, mistrzów arcy, mistrzów szachowych w tej królewskiej dyscyplinie sportu. Po raz pierwszy Mistrzostwa Europy Seniorów będą odbywały się w Polsce i cieszy to, że właśnie to Wałbrzych i Aqua Zdrój będzie areną tych zmagań. Zawody zostały objęte patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz prezydenta miasta Wałbrzycha. Gościć będziemy blisko 130 zawodników z 12 krajów, także wydarzenie, oprócz wydarzenia sportowego, będzie to wydarzenie promocyjne. Zrobimy wszystko, aby uczestnicy byli zadowoleni z pobytu w naszym mieście, aby oprócz tego, że będą rywalizować, mogli obejrzeć na atrakcyjniejsze miejsca naszego miasta, po to, aby wracali do swoich państw, do swoich miast z dobrymi wspomnieniami i z chęcią powrotu do Wałbrzycha, już niekoniecznie na zawody sportowe, ale również prywatnie. Szachy to dyscyplina sportu, sportów umysłowych i zawodnicy, arcymistrzowie, którzy właśnie uprawiają tą dyscyplinę sportu, to osoby o dużym autorytecie, osoby opiniotwórcze. Także cieszę się, że 12 dni będą spędzali właśnie w naszym obiekcie. Hotel praktycznie w 100% nasz jest wypełniony zawodnikami, jak również inne hotele w Wałbrzychu, w Sztawnie Zdroju również będą gościli właśnie uczestników tych zawodów. Także również pewien aspekt gospodarczy też tutaj jest nie bez znaczenia. Oprócz Mistrzostw Europy organizatorzy przygotowają specjalny turniej szachów błyskawicznych, do których może zgłosić się każdy. Te zawody będą 15 kwietnia od godziny 10 do 14. Będą to zawody o Puchar Aqua Zdroju. Także myślę, że warto, ci, którzy uprawiają tą dyscyplinę sportu, warto, aby przyszli w tym dniu do naszego obiektu, zobaczyli, zgłosili się i spróbowali zmierzyć się z najlepszymi zawodnikami uczestniczącymi właśnie w tych mistrzostwach. Ja również zapraszam do, zawody będą otwarte, także będzie można przyjść, zobaczyć, jak odbywają się właśnie partie szachowe najlepszych zawodników. Areną zawodów nie będzie hala główna, lecz foyer, i to foyer w tym okresie będzie wyłączone z użytkowania, będzie przeznaczone właśnie tylko dla rywalizacji szachowej, zmieni się w arenę szachową i myślę, że będzie to też ciekawe miejsce, ciekawy element do zobaczenia, zapoznania się z tą dyscypliną sportu. Rozpoczynamy już za kilka dni drużynowe Mistrzostwa Europy Seniorów w szachach. Jest to impreza rozgrywana już po raz 18, ale po raz pierwszy w Polsce, właśnie w Wałbrzychu, w Aqua Zdroju. W tych mistrzostwach rywalizują szachiści w dwóch kategoriach wiekowych, 50+ oraz 65+. Są to bardzo często znani szachiści, legendy tego sportu. Mamy zgłoszonych 8 arcymistrzów, 3 arcymistrzynie, więc rywalizacja będzie na pewno na wysokim poziomie pod względem sportowym. Ale również myślę, że nie tylko sportowym, również jest to właśnie bardzo sympatyczna impreza właśnie pod względem atrakcyjności dla kibiców tych legend. Ogólnie jest to po raz pierwszy impreza rozgrywana w Polsce, więc nie mieliśmy może przetartych szlaków dla tych mistrzostw. No, wydawała nam się bardzo, bardzo ciekawa lokalizacja, obiekt naprawdę atrakcyjny ze względu na zaplecze rekreacyjne, a także walory regionu Dolnego Śląska. Myślę, że zechcemy zawodnikom
pokazać. No, niektórzy tutaj na pewno przyjadą nie tylko walczyć o laury sportowe, ale również po prostu turystycznie. To też jest bardzo ważny i ciekawy aspekt turniejów szachowych. Kwietnia w niedzielę o godzinie 10 zapraszamy na otwarty turniej szachów błyskawicznych. Szczególnie zapraszamy mieszkańców Wałbrzycha, okolic. Dla wszystkich Wałbrzyszan będzie to turniej bezpłatny. Będzie możliwość zagrania przynajmniej z częścią zawodników z Mistrzostw Europy na tej samej sali gry, na tych samych szachach elektronicznych. Wydaje mi się to bardzo ciekawa okazja. Być może no, nieprędko uda się taką sytuację, taką możliwość ponownie mieć, więc tym bardziej zapraszamy. Zapraszamy też na wszystkie pozostałe rundy. Od otwarcia do zamknięcia rund finałowych, dwie ostatnie rundy zostaną rozgrane w Starej Kopalni, w salach konferencyjnych, natomiast 7 rund codziennie o godzinie 15, od soboty 14 do piątku 20 kwietnia zapraszamy do Aquazdroju. Od 15 do 20, czasem trochę dłużej nawet, naprawdę te partie będą trwały, no myślę, że jest około 5 godzin każda runda, więc jest na co patrzeć. Wstęp jest bezpłatny, otwarty. Każdy może przyjść, zobaczyć, dostać autograf znanego arcymistrza. Myślę, że warto.